Siema, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Ski Jump Challenge. Ja już jestem w tej gierce ogólnie w Finlandii. Jest to poziom 5. Nie, 4. No to jedziemy. Duża skocznia. Będzie się dobrze skakać. Wiatry takie. Ogólnie ja nie jestem jakimś koksem, który gra i nie umiem grać. Po pierwszym filmiku mam jeszcze pokazę taki... taki sposób na skakanie. Może być przydatny, ale też nie. O! Jesteśmy tylko na 30 miejscu. Sędziowie mnie źle ocenili. Okej, jedziemy z drugim skokiem. O nie! No to fail trochę zaliczony. Okej, to lecimy ten konkurs, co mam. Słabo! A ludzie klaszczą. O, sędziowie dobrze ocenili. Niby jestem pierwszy. A, jestem pierwszy. Kamil Stok, czyli Stoch, jest drugi. A trzeci to nie wiem kto. Jakiś nieznajomy ktoś. Ogólnie to ja lubię tych pracarskich działań. To jest olimpijskie. Czekałem na nie 4 lata. Gdzie w Soczi Kamil Stoch dwa razy wygrał złoty medal. To było coś. A teraz idziemy do teraz. Teraz Kamil też jest dobry. Tracił na formie. Daleko miejsce na razie wszedł Stefan Hula. 16 miejsce po drugiej serii. Taki. Fajnie się lata. Spary. Fajnie się lata, ale mi się nie chce na odcinku oceniać. Może teraz, albo potem wam pokażę ten sposób na latanie. Jeszcze raz. Ja nie lubię tej skoczni 170. Nie lubię skoczni 170. Nie wiem czemu. Ale się powinien pojawić. Chyba ze Ski Jump? Chyba tak. Ale nie do gry. I w komentarzach piszcie, co byście chcieli z gier na przykład na Androida. Na Androida na razie było. No tak. Będzie na razie wygodniej. Po pierwszej serii jesteśmy na pierwszym miejscu. 24 punkty i 1/100 przewagi nad Stochem. Stoch mi grozi. Lecimy z drugą serią. O nie, nie. Jesteśmy na 5. miejscu. Trochę wpadka się zaliczyła, ale... Kto wygrał? Forfang. A mam 3.
w komentarzach napiszcie, czy oglądaliście turniej w czterech skoczni. Tam się działo. Kamil wreszcie odblokował tą swoją mega formę. Jeszcze chyba dwa konkursy powiedziałem. O nie. Oto się połamał zawodnik. Ciekawe, którzy będziemy. O, daleko. Co? 47 miejsce. Ale to jest do odrobienia przecież. Chyba. Fantastyczne wybicie i dobrze. Okej, 178,5. Nie za dobrze, ale też nie najgorzej, ale i tak się nie zakwalifikowaliśmy do drugiej serii, więc jeszcze jedno podejście do tego konkursu. A jak to się zakończyło? Ładnie, daleko. Co prawda postępie, ale dalej jest. 185 i mamy piękny skok. Trzech Polaków na podium. Bo ja chyba też jestem Polakiem, nie? Stoch i Żyła sobie też dobrze poradzili. A jednak to jest 15 miejsce. Ha, bo to wtedy były kwalifikacje. Ajajajajaj. Spokojnie. Plan na ten konkurs. Tak naprawdę nie wiem, ale coś się zrobi w tej sprawie. Aha, trochę słabo, ale zawsze coś jest. Jakieś monety. Tak wygląda mój ten. O, co tu się zrobi? Umiejętności. Ha, nie mogę ulepszać. Okej, polecimy z ostatnim konkursem w tym odcinku. Czy będzie podium? Sven H na walc skacze tutaj. Oto dobrze. To szybko spadnie. Lipa. Będzie kwalifikacja? Chyba tak. Tak, bo byliśmy na 28 miejscu. Okej. Jest dobrze. Thank you.
No i na dzisiaj to koniec. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Elo.